wydaje mi się na gorąco, że taki mecz był z kategorii podszył i bramkę ten wygrał. I gratuluję taki pokrawek, jak to była bramka. Niestety biegło się to z tym, że my zaczęliśmy grać w osłabieniu. Bardzo trudno było jakąś sytuację stworzyć. Tylko niewiele czasu nie nam zostało. To się fajnie ułożyło. Jakby. Troszeczkę też ten mecz prowadzony był przeze mnie. Tak się zmian, które musiałem dokonywać. Każda z trzech dnia była spowodowana kontuzjami, niestety. W związku z czym nie do końca można było z ławki to rozegrać tak, jak planowałem. Tak tu jak i zdobycie mistrzostwa Polski przez zagraniczy z Sudem, ale nie jest to możliwe. Musimy teraz zrobić 9 punktów i zobaczyć, co się wydarzy. Dziękuję. Zapraszam Państwa do pytań do Waszej ekspozycji mikrofony. Proszę o zgłaszanie się, przedstawianie pytań. Wojciech Rogacin, Dziennik Polska. Panie trenerze, takie dwa pytania. Co się stało po pierwsze tym zawodnikom? Czy to są groźne kontuzje? Czy już to wie? A drugie pytanie, dlaczego Lech nie zagrał tego, do czego nas przyzwyczaił wiosną, czyli ofensywnej gry, ciągu na bramkę, szybkich kontr? Dziękuję. Tak naprawdę czas pokaże, czy są groźne kontuzje. Bartek Siusarski został uderzony w kolano. Dwukrotnie to kolano mu uciekło, więc zobaczymy, na ile to jest niestabilność. Kewa też, u nas mechaniczny też, nie potrzebuje zawodników, jak zaskokowy uderzył. Też musiał opuścić boisko Hubert. Było się w miarę. Nie wydaje mi się, że była też mechaniczna. Więc tak naprawdę, żeby sprawdzić, czy są to poważne urazy, to musimy poczekać na badanie na gorąco. Ciężko jest stwierdzić. Natomiast dlaczego Lech nie zagra na miasto spontanie Legia? Zawsze stara się być tak samo. Tak samo chciał zagrać na Legii. Na pewno to pytanie mi się nurtuje, ale nie jestem w stanie na gorąco panu za pół godziny pomysł na nie odpowiedzieć. Może dlatego, że mieliśmy zespół, który był na pierwszym miejscu i graliśmy na Wojsku Rywala. Ma bardzo dobrych piłkarzy. Więc też na niewiele nam pozwoli. Wydaje mi się, że pierwsze minuty, te pierwsze 15-20 minut ten moment odbioru piłki nie realizowaliśmy dobrze. Było dużo niedokładności. Tym naszym plusem było płynne przejście do akcji ofensywnej przed tym spotkaniem. Tutaj nie wiem, czy presja, czy niedyspozycja, no to muszę się zastanowić. Później o tej przerwy na napoje troszeczkę tam gra się nam poprawiła, troszeczkę było więcej zgrania, ale nie zagraliśmy do tego spotkania się. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Dziękuję. Panie trenerze, jeszcze pytanie o tą zmianę Huberta Wołąkiewicza i przestawienie klocków w obronie, które było wymuszone kontuzją. W pierwszej chwili na pozycję stopera cofnął się Łukasz Trałka, a później zostało to przestawione Tomek Kędziora do środka i na prawą stronę Mateusz Możdżeń, który potem uczestniczył w tej akcji, która zdecydowała o losach tego spotkania. Ten pierwszy pomysł z Trałką zmienił pan, czy jak to wyglądało? Nie, to był problem komunikacyjny, więc on bardzo szybko zareagował, bo pianowałem go na momencie, kiedy atakowaliśmy w przyrzucie rożnym. Potrzebowaliśmy czasu, żeby przekazać informacje do wodnika. W związku z czym Łukasz tylko zareagował na ten moment. Natomiast pierwotnie zrobiono zmiany. W ten sposób miał wyglądać blok obronny. Niestety ten blok obronny się dwukrotnie musiał zmienić. Jeszcze raz były kontuzje i być może dlatego też nie wyglądało tak płynnie. Łukasz Kupczyński, Radio Gol. Panie trenerze, jaki był plan Lecha na to spotkanie? Jakie założenia taktyczne? Czym chciał pan zaskoczyć Legię dzisiaj przy Radzinkowskiej? Takie dwa momenty. Pierwszy moment to jest bardzo wysokie wyjście bocznych obrońców. Gdzie otwierają się duże przestrzenie po odbiorze piłki na te sektory wojska. A drugi to jest sposób ustawienia środkowych pomocników, czyli szóstki, ósemki, biorących obok siebie, jeżeli tam uda się piłkę odebrać w środkowym sektorze, co nam się niestety ten czas nie udawało. I to te boki mogły być, skrzydła nasze mogły już się w te sektory, to był plan, co nie udało się być wyrażać. Michał Polsport.pl, tutaj. Panie trenerze, czy ma pan pretensje, może nie tyle pretensje, ale czy myśli pan, że ten mecz mógłby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie był rozgrywany w tej temperaturze o tej porze dnia albo wieczorkiem przy świetle Jupiterów? Nie wiem.
wydaje mi się. No na pewno temperatura sprawiła, że może ten mecz nie był aż tak szybki, jak mógłby być, gdybyśmy grali nie w słońcu. Natomiast no, wydaje mi się, że to miało wpływ na to, co się działo na boisku, być może na jakość, bo nie mam takie wrażenie, że nie było to dobre. Chyba nie wiem, czy Państwo się to zgodzić, czy rozmawki. Było płynnych akcji, wielu płynnych akcji, gdzie kibice mogli gdzieś tam nagrzewać, emocjonować tym, co się dzieje, jakichś pojedynków jeden na jeden, dynamiczne gry na jeden kontakt, małe gry z arytmią. No, ja tego nie widziałem w swoim zespole, jak i chyba też, a to jest za gorąco, więc chcę tym sugerować. Być może ta temperatura spowodowała, że to słowo nieprzyzwyczajone, bo jeżeli mówimy, że ktoś powie, się dobrze, ale na nie tak się gra. Tylko, że to jest kultura angielska i tam się gra od wielu lat, a w Polsce się gra jedno spotkanie, czy dwa w sezonie o tej godzinie, więc być może. Może miało to wpływ na pewno i na wynik spotkania, a być może na dziecko. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję.